Do organizacji takiego wydarzenia, mini wykładu, zainspirowali nas wolontariusze Sztabu Opolskiego WOŚP i wspólnie z Uniwersytetem Opolskim, a dokładnie z Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Nauk Medycznych postanowiliśmy taki wykład zorganizować. Biorą w nim udział lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala, którzy również pracują w Uniwersytecie Opolskim i właśnie studenci Studenckiego Koła Naukowego Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przygotowali takie prezentacje właśnie na temat sepsy, na temat diagnozy sepsy, na temat tego, jak ważne jest, żeby szybko ją diagnozować i szybko działać. Tu lekarze podkreślają, że ten czas, kiedy może dojść do wstrząsu septycznego, jest bardzo krótki. Właściwa diagnostyka, właściwe postępowanie terapeutyczne jest ogromnie ważne. Razem z Sabiną przedstawiliśmy epidemiologię sepsy i ogólne definicje, na czym to polega, ile jest mniej więcej zakażeń rocznie, jak to wygląda ze względów finansowych i jaka jest śmiertelność. Dużo osób słyszało gdzieś w przeszłości o sepsie, ale nie każdy potrafi zdefiniować i powiedzieć konkretnie, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że chęć wiedzy i ciekawość też niektórych tutaj po prostu przywiodła. Jest to, można powiedzieć, bardzo ciężkie zakażenie, którego skutki zostają uogólnione nie do tego jednego zakażonego miejsca, tylko wpływa to na funkcjonowanie całego organizmu i wszystkich jego narządów. Czyli na przykład możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy zakażenie zlokalizowane w jakiejś ranie, na przykład na nodze, uogólni się i spowoduje niewydolność nerek, niewydolność wątroby, niewydolność oddechową, niewydolność serca i cały organizm pacjenta staje się niewydolny. Bardzo częstą przyczyną rozwinięcia się stanu septycznego czy też sepsy są na przykład zapalenia dróg oddechowych, w tym również zapalenia płuc. To są zapalenia dróg moczowych, zapalenia pęcherza, zapalenia nerek. To są jedne z najczęstszych przyczyn. Jeśli o czymś się nie rozmawia, no to nie ma się o tym świadomości. Podstawą do tego, żeby wiedza była przekazywana, jest rozmowa. My jako poradcy mamy tendencję do ignorowania pewnych objawów. Oczywiście nie jest powiedziane, że człowiek, który ma gorączkę i dreszcze, ma od razu sepsę, ale warto mieć czujność i zwłaszcza jeśli objawy nie dają się leczyć, należy diagnostykę pogłębić, czyli po prostu udać się do lekarza, dać szansę na to, żeby nie przeoczyć stanu, który może być zagrożeniem dla ich życia. Ja uważam, że my jako społeczeństwo jesteśmy bardzo mocno niewyedukowani, jeżeli chodzi o takie ciężkie choroby typu sepsa, dlatego uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa, gdyż choroba jest bardzo ciężka, bardzo trudno ją leczyć i czas jest kluczowy, dlatego taka edukacja uważam, że jest bardzo dobra i powinniśmy być bardziej edukowani jako społeczeństwo. Dlatego też stwierdziłem, ponieważ no jest żywym dowodem na to, że da się z tą chorobą wygrać, dlatego zostałem w tym roku wolontariuszem, ponieważ no uważam, że przekazywanie takiej wiedzy nie tylko medycznej, ale też takiej, jak po prostu żyć z tą sepsą, jak się leczyć i co tam dalej, jak dalej po prostu wygląda to leczenie. Uważam, że warto się tą wiedzą dzielić, bo diagnostyka jest bardzo ważna i nie wolno zaniedbywać pewnych sygnałów, które nam wysyła organizm.